Nazywam się Maciek Poli. Zapraszam teraz do obejrzenia fajnej, magicznej sztuczki. Popatrzcie. Zamieniam dzisiaj kartę do gry w paczkę zapałek. Dzisiaj zdradzę wam tajemnicę tego triku. Jest prosty do zrobienia. Potrzebna nam będzie paczka zapałek, karta do gry. Popatrzcie. Przygotowanie tego triku wcześniej wygląda w ten sposób, że wybieramy sobie jedną kartę stali. Kładziemy tutaj paczkę zapałek. Odmierzamy dwie części tej paczki, tutaj jedną, tu drugą. Kartę przyklejamy do wierzchniej części paczki i składamy ją w ten sposób. Raz i dwa. Kiedy to zrobicie i przykleicie kartę do paczki, należy tutaj na wierzchu przykleić wierzchnią stronę z innej paczki, którą sobie odcinamy nożyczkami. Szufladka wchodzi do środka. Po przyklejeniu paczki do karty umieszczamy ją w dłoni w ten sposób. I teraz palcem środkowym prawej dłoni zamykamy tą mniejszą część karty. Kciukiem zamykamy pozostałą część. Paczkę przekładamy do dłoni prawej. Lewą pokazujemy, że jest pusta. I teraz możemy otworzyć paczkę. Popatrzcie, kiedy zrobimy to szybko, wygląda to bardzo fajnie. Uwaga, ciach, ciach, tu nie ma nic. Tutaj mamy paczkę zapałek. Bardzo fajna sztuczka. Polecam ją wszystkim uczniom czarnoksiężnika.